Paweł Rybarczyk, dyrektor Pomyzani Malbork. Jak pan podsumuje dzisiejszy mecz? No, co tutaj dużo mówić. Wynik w sumie odzwierciedla to, co działo się na boisku. Drużyna Wieżycy była bardziej doświadczona piłkarsko, pokazała troszeczkę, w jakim miejscu my jesteśmy. Niestety odstawaliśmy piłkarsko tutaj od drużyny z Pelpina. To było widać i w sumie w pierwszej, druga połowa troszeczkę lepiej wyglądała w naszym wykonaniu. Mogliśmy pokusić się co najmniej o bramkę, ale jest jak jest. Przegrywamy, jesteśmy na miejscu w tabeli, które nie daje nam utrzymania. Jednak, co tu dużo mówić, nie załamujemy rąk, wręcz przeciwnie, musimy się odbić. Co będzie, to będzie, a na pewno będziemy się starać tutaj, żeby budować ten zespół, żeby jeżeli nawet będzie ten czarny scenariusz, z czym się już trzeba niestety liczyć. Będziemy walczyć, żeby po prostu tą drużynę utrzymać, może jeszcze wzmocnić i powalczyć w następnym sezonie o awans, choć jeszcze nie składamy broni. Oczywiście tutaj mieliśmy rozmowę z piłkarzami i będziemy jeszcze walczyć na pewno w tym sezonie o jak najlepsze wyniki, a co będzie, to będzie. Na pewno nie załamujemy rąk. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.